schodzą do podziemia jako harcerze, czyli ci, którzy właśnie przyjęli pseudonim Szare Szeregi. No i właśnie pojawiają się pseudonimy chłopców, no bo to jest konieczność, to jest wymóg konspiracji, więc Alek jest Alkiem albo Glizdą, ponieważ wysoki, uśmiechnięty dryblas to właśnie jest wydaje się najbardziej oczywiste dla niego i odpowiednie przezwisko. Rudy jest Rudem, chociaż jest blondynem, ale z takim rudawym połyskiem włosów, więc już Rudy został Rudy. A Zośka to właściwie jeszcze z czasów dzieciństwa on został tak nazwany. To nie jest pseudonim z konspiracji, tylko to jest takie właśnie pieszczotliwe przezwisko domowe, ponieważ Zośka przy tym wszystkim był bardzo subtelnej urody i takiej trochę dziewczyńskiej, byśmy powiedzieli. Więc już wiedzą, że nie zgadzają się na to, co jest, a rzeczy dzieją się straszne, bo rzeczywiście Niemcy zaprowadzają w Polsce terror niebywały, nieznany w innych częściach okupowanej Europy. Także część Polski jest wcielona do generalnej guberni. Są masowe wywózki, egzekucje, rozstrzeliwania. W Palmirach, gdzie zginie zresztą ojciec Alka, czyli groza czai się właśnie u drzwi. Jest kara śmierci tylko w Polsce za przechowywanie czy jakąkolwiek pomoc Żydom, no i odpowiedzialność zbiorowa. Trzeba tu sobie powiedzieć, że sposobem niemieckim na złamanie Polaków było to, i zresztą doświadczył tego nasi bohaterowie tego doświadczyli, że Niemcy nie zastawszy w domu tych, kogo szukali, tego, kogo szukali, aresztowali rodzinę. Na przykład matkę Alka albo ojca Rudego. Znaczy akurat on był aresztowany razem z Rudym. W każdym razie były to sposoby takie, żeby właśnie złamać tego ducha niezależności, którym pewnie, no, którego znakomitym symbolem właśnie była kotwica. Czyli ten obraz, który się pojawia na pierwszym wydaniu książki, czyli Polska walcząca, PW, tak właśnie rysuje się kotwica z tymi zadziorami, które po prostu się opierają temu, co się dzieje. Trzeba tutaj powiedzieć, że to była postawa narodu, że właśnie tylko w Polsce była organizacja, która chroniła Żydów w sposób taki właśnie zorganizowany, założona przez znakomitą przedwojenną pisarkę, autorkę Pożogi, Zofię Kossak-Szczucką, która odłożyła na bok pisanie wówczas, bo uważała, że jest jej obowiązkiem to, żeby próbować przeciwstawić się temu, co się dzieje, i swoje własne dzieci narażała, ukrywając Żydów i właśnie organizując Żegota. Wiemy również, że Polacy walczyli na różnych frontach II wojny światowej i trzeba to także wyraźnie powiedzieć. No i różne formy przecież partyzantki, a także w ogóle jakby różne środowiska. Chłopcy się trochę o nie ocierają, ale to jest, trzeba jakoś tak wyraźnie przedstawić to w ten sposób, że przy tej grozie postawa Polaków jest taka, że jednak nie dajemy się złamać, nie dajemy się zmiażdżyć tej ponurej i przerażającej rzeczywistości. No, w przypadku chłopców to wygląda tak, że oni na przykład czytają, rozważają, jakieś dyskusje prowadzą filozoficzne, czyli w ogóle jakby są w jakikolwiek... starają się w każdy możliwy sposób odmówić udziału w tym, że mają się bać, prawda, że mają ulec temu, co się dzieje.